tam się układa póki co w zasadzie bez jakichś specjalnych niespodzianek. Nie sądziliśmy, że tutaj możemy z Birkiem wygrać na tego typu trasie. On się na tego typu trasach czuje znakomicie. Jest po prostu przyzwyczajony do tych wiecznych uderzeń. No, ja troszeczkę mniej, poza tym trochę nie bardzo to lubię. Także mamy nadzieję, że dojedziemy szczęśliwie do mety i rajd się skończy dla nas po prostu.